Przyjaciele, my friends, ja chcę się z wami dzisiaj podzielić pewną rzeczą. I want to share with you one thing. Zaczniemy od Ewangelii Mateusza. Let's start with the Gospel of Matthew. 15 rozdział, 28 werset. 15:28. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, 28 werset. Matthew 15:28. Wtedy Jezus odpadając rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja. Niech ci się stanie jak chcesz. And Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. Wielka jest wiara twoja. Niech ci się stanie jak chcesz. Great is your faith. Let it be to you as you desire. Chcę dzisiaj mówić o tym, to talk about, że masz to, co chcesz. That you have what you want. I nie masz tego, czego nie chcesz. And you don't have the things that you don't want. W swoim życiu in your life, możesz osiągnąć tylko to, czego chcesz. You can reach only the things that you want. I nigdy nie osiągniesz and you will never reach tego, czego nie chcesz. The things that you don't want to. To bardzo proste. It's very easy. Kiedy robię szkoły wiary w Polsce, when I organize the schools of faith in Poland, i uczę na temat słuchania Boga, and I teach about listening to God, i zachęcam was, żebyście sobie przesłuchali takich nauczeń, and I encourage you to listen to such teaching, jak słyszeć Boga, how to hear God, albo głos Boga, how to hear the voice of God, to uczę o tym, I teach about, że pierwszym głosem Boga do człowieka, that the first voice of God to a person, jest jego pragnienie. Is his desire. To jest pierwszy głos Boga do człowieka. This is the first voice of God to a person. Słowo Boże mówi, the word teaches us, że Bóg jest tym, that God is the one, który daje chcenie. Who gives the desire. Kto daje chcenie? Who gives the desire? Bóg. God. I dopiero kiedy jest chcenie, and when there is the desire, to przychodzi wykonanie. Then comes the realization of this. Bóg jest tym, który daje chcenie i wykonanie. God is the one who gives us the desire and he also looks after the realization of the thing. Żeby przyszło wykonanie. To realize something. Czyli moc Boża. So in order the power of God to come. W jakiejś dziedzinie. In an area. To musi być chcenie. You have to desire first. Jak się czegoś nie chce. If you don't want something. To się nic nie dzieje. Nothing happens. To bardzo proste. So easy. Ja często rozmawiam z ludźmi. I talk to people oftentimes. I chodzi o to, że oni czegoś nie chcą. And if they don't want something. I oni tego nie mają. They don't have it. Człowiek nie może mieć tego, czego nie chce. A person cannot have something that he or she doesn't want. To jest przedziwna historia. It's a very weird story. Istnieje prawo przyciągania. There is the law of drawing into. Słowo Boże mówi, że głębia przyzywa głębię. The word of God teaches us that the depth calls out the depth. Taka głębia, jaka jest w tobie. The depth that is inside of you. Przyciągnie do siebie. Will draw to you. Głębie tego samego rodzaju. The depth of the same kind. Jeżeli ty się boisz, masz taką głębię lęku. If you are afraid, if your depth is a depth of anxiety. To przyjdą do ciebie różne lęki. Different anxieties will come. Albo realizacje lęków. Or the realization of your fears. Znana wam jest historia, przynajmniej być może niektórym z was. Maybe some of you know the story. O mojej żonie, która się bała szczura. About my wife who was afraid of rats. Bała się, że szczur. She was afraid that a rat wyjdzie z sedesu. Would come out of the toilet. I ugryzie ją w tyłek. And bite her butt. Miała taki absurdalny lęk. This was her absurd anxiety. Niczym nie udokumentowany. It wasn't based on anything actually. I ona nigdy and she never nie wyrzuciła tego lęku. And she never got rid of this anxiety. Zepchnęła go. She just pushed it aside. Chrześcijanie są mistrzami świata. Christians are really world champions. W spychaniu rzeczy. If it comes to pushing away some things. Słowo Boże mówi, wyznawajcie grzechy. The word of God teaches us, confess your sins. A chrześcijanie czytają to, spychajcie grzechy. And the Christians read it, just push away your sins. Grzech to jest błąd. Sin is a mistake. I chrześcijanie spychają różne błędy. So Christians would push away different mistakes, push them aside. I myślą, and they think, że jak oni je zepchną, that as soon as they push them aside, czyli nie będą o nich ciągle myśleć, so they won't
Think about them constantly. To one znikną. They will disappear. Ale nie znikną niestety. No, they won't, unfortunately. Tak jak w komputerze. Just as in your computer. Jest taka ikonka kosz. There is this icon rubbish. I tam się wyrzuca różne rzeczy. You put different things to the rubbish bin on your computer. Takim samym elementem w nas jest podświadomość. The same thing in us, in our mind, is our subconscious. Podświadomość to jest taki element duszy człowieka. Subconsciousness is such part of human being soul. Który zawsze jest gdzieś na samym końcu. That is always somewhere at the very end. To są takie emocje, których nie lubimy. These are our emotions that we don't like. Nie lubimy różnych myśli. We don't like different thoughts. Tylko my się nie wyspywamy ich. But we do not get rid of them completely. Tylko je upychamy na końcu. We just push them aside to the very back end. I mamy takie chore wyobrażenie. And we have those sick. Że jak o nich nie mówimy, them, to jest wszystko w porządku. Everything's fine. Ale nie jest w porządku. But it's not fine. Bo te brudy those dirty things, odezwą się w najmniej odpowiednim momencie. They will make themselves known in a least. I robiliśmy któregoś dnia dużą ewangelizację w Warszawie. I głosiliśmy do ludzi z platformy. And we preached to people from the platform. I było masa ludzi. And there was a lot of people. I potem poszliśmy na obiad. Then we went to have lunch. Do dobrej restauracji. To a good restaurant. Zamówiliśmy jedzenie. We ordered some food. Zjedliśmy. We ate the food. I moja żona poszła do toalety. So my wife went to the toilet. Ja już wyszedłem przed restaurację. To the restaurant. And I nagle słyszę krzyk. I suddenly hear shout like this. I moja żona wybiega. My wife is running out. Spodnie ma do nóg. Her pants are like this. I krzyczy szczur. And she's shouting a rat. Dobra restauracja. Good restaurant. Centrum Warszawy. The center of the city of Warsaw. Sikała na sedes. She was peeing into the toilet. Od środka wyszedł szczur. And from inside the toilet a rat came out. I ją posumierał w tyłek. And he actually tried to bite her. Dokładnie tak. Just exactly. Jak się bała. As she was afraid of. A przez jej głowę. And through her head. Przemknął werset z Księgi Hioba. She just heard the verse from the book of Job. I przyszło na bezbożnika. And it came to the ungodly person. To czego się bał. What he or she was afraid of. To jest prawo przyciągania. This is the law of drawing things to you. Głębia przyzwała głębię. Depth calls out to depth. Wszystko w twoim życiu. Everything in your life. Co się dzieje. That's happening. Pozytywnego czy negatywnego. Positive or negative. Jest ściągnięte. Is drawn. Przez ciebie. By you. Ściągasz to do siebie. You just drew things to yourself. Krótko powiedziawszy. Making it brief. Co siejesz, to zbierasz. Whatever you sow, you reap. To jest prawo przyciągania. This is the law of drawing. Prawo siewu i prawo zbioru. The law of sowing and reaping. Co siejesz, to zbierasz. Whatever you sow, you reap. Wielka jest wiara twoja. Great is your faith. Niech ci się stanie, jak chcesz. Let it be to you as you desire. Ewangelia Mateusza. Matthew, the Gospel of Matthew. 8:2. Chapter 8, verse 2. I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jeśli chcesz, możesz. If you are willing, you can. Jeśli chcesz. If you are willing, możesz. You can. Wielka jest wiara twoja. Great is your faith. Niech ci się stanie. Let it be. Jak chcesz. To you as you desire. Jeśli chcesz. If you want, if you are willing. Możesz. You can. Jeżeli czegoś chcemy. If we want something. To na to przyjdzie moc. Power will come towards this. Jeżeli czegoś nie chcemy. If we don't want something. To nie przyjdzie moc. The power won't come. To bardzo ważna rzecz. It's a very important thing. Nieważne, czy chcesz dobrych rzeczy, czy złych. It doesn't matter whether you want good things or bad things. Jak chcesz złych rzeczy. If you want bad things. Przyjdzie moc. The power will come. Do zrealizowania tych rzeczy. To make them come true.
Jeśli chcesz dobrych rzeczy, if you want good things, przyjdzie moc, the power will come, do zrealizowania tych rzeczy. To make them come true. Jeśli chcesz, możesz. If you are willing, you can. To słowo możesz. The word you can jest pochodną słowa moc. Comes from the word power. Jeżeli czegoś chcesz, if you are willing, to automatycznie automatically pojawia się jakaś moc. Some kind of power appears. Albo jest to moc Ducha Świętego. It can be the power of the Holy Spirit. Albo jest to moc diabła. Or it can be the power of devil. To bardzo ważne. It's very important. Czego się chce? What you want. Chcenie to nazwane pragnienie. Our desire, our willing is our desire that is called. Tym jest chcenie. This is what being willing is. Jest ono wynikiem realnej wiary. It is a result of a real faith. I punktem wyjścia dla działania mocy. And the starting point for the power to work. Możesz wierzyć tylko o to, you can only believe for this, czego chcesz. That you want. Nie możesz wierzyć o to, czego nie chcesz. You can't believe for the things that you don't want. Tak się nie da. Because it's impossible. To jest niemożliwe, żeby wierzyć o coś, czego się nie chce. For something that you do not want. Jak ja czasami słyszę różne wypowiedzi, when I listen to different people saying different things, nie chciałem, ale Pan mi kazał. I didn't want to, but the Lord made me to. To jest kłamstwo. It's a lie. Nigdy never Bóg God nie każe nic ci zrobić. Makes you to do things. Jeżeli odczuwasz, if you feel, że coś ci coś każe zrobić, that something makes you to do something, to jest to szatan. It's Satan. A nie Bóg. It's never God. Dlatego, że Bóg, because God, najpierw daje chcenie, gives you the desire first, a dopiero potem, and then, rozbudowuje działania. He builds up the actions around it. To, co robię w moim życiu, what I do in my life, to są moje pragnienia. These are my desires. Ja w ogóle chcę tu być. I want to be here. Jak ja bym tu nie chciał być, if I wasn't willing to be here, to bym powiedział pastorowi Markowi, I would have told Pastor Mark, Marku, ja nie mogę do ciebie przyjechać. Pastor Mark, I can't come to visit your church. I koniec. And that's it. Ale ja tu jestem dlatego, but I'm here only because, bo jest we mnie takie pragnienie. There is the desire inside of me to be here. I dlatego, and that's why, mogę tu być. I can be here. I nie mam z tym żadnego problemu. And I have no problem whatsoever. Czym jest mrzonka? What is an illusion? Mrzonka, an illusion, to pomysł, is an idea, czy też zamiar, or desire, niemożliwy do urzeczywistnienia. Impossible to come true. Przeczytajmy Ewangelię Marka 9:23. Let's go to the Gospel of Mark 9:23. A Jezus rzekł do niego: co się zaś tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. And Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. All things are possible to him who believes. A więc widać, że istnieje różnica między chceniem a mrzonką. So there is a difference between willing and between an illusion. Nauczmy się rozróżniać tego i zaraz to zrobimy. Let's learn how to discern and we are going to do it in a minute. Chcenie, willing, jest wynikiem wiary. Is the result of faith. Mrzonka, illusion, jest wynikiem niewiary. Is the result of unbelief. W ludziach się rodzą albo chcenia, people may have desires, albo mrzonki, or illusions. Chcenie, desire, jest punktem wyjścia wiary. Is the starting point of faith. Tam, gdzie chcenie, where there is the desire, tam wiara. There is faith. Tam, gdzie mrzonka,
when there is the illusion, tam brak wiary. There is the lack of faith. I ludzie mówią tak. And people say this. Jakoś nie wierzę w to. I can't believe in this. Co się we mnie tworzy. I can't believe in the things that ja mówię, bo sobie roisz. Come up in me, and I tell to these people because you are in illusion. Rozmawiałem kiedyś z jednym człowiekiem. I was talking to one person once. Miał właśnie się żenić. And he was about to get married. I rozmawia ze mną. So he talks to me. I mówi tak. And this is what he says. Co myślisz o tym, że chce się ożenić z tą kobietą? What do you think about my idea to marry this woman? To są mocne teksty. These are really powerful questions. Ja mówię. And I tell him. Nic o tym nie sądzę. I have no opinion about it whatsoever. Mówię, niech cię ręka Boska broni. Let the hand of God protect you. Pytać o zdanie. Asking about somebody's opinion. W sprawie małżeństwa. About your marriage. Jakiegokolwiek człowieka. Don't ask another person about it. Mówię, to się nie mieści w ramach doradztwa duszpasterskiego. Because it's far beyond the, you know, the spiritual counseling. To się mieści w gabarytach objawienia i miłości. It also, if it comes to this, it's the love and the revelation. To ty musisz wiedzieć. You have to know. Czy to jest kobieta dla ciebie? Whether this woman is right for you. I to ty musisz ją kochać. And you have to love her. Ja nie wiem. I don't know. Mówię, ale dlaczego mnie o to pytasz? And then I ask him, why are you asking me this question? A on do mnie mówi taką rzecz. And then he goes like this. Bo jakoś nie mam przekonania. Because I'm not really convinced. Żeby się z nią ożenić. To marry her. Ja mówię, to czemu chcesz się z nią ożenić? Can I ask him further, so why do you want to marry her? A on mówi, bo jakoś tak sobie myślę. And this is what he says, because I'm just thinking to myself. Że to dobrze się z nią ożenić. That it would be good to marry her. Pomyślałem sobie, strasznie pomieszany człowiek. And my conclusion was, wow. Ale że długo. What? A twisted man. Że długo usługuję już ludziom. But because I've been experienced in ministering to people for a long time. To wiem, że to jest stan dość powszechny w kościele. I know it's quite common state, you know, if it comes to Christians in churches. Więc mówię do niego tak. So I tell him this. Czy wierzysz w to? Do you believe? Że to jest dla ciebie żona? That she is a wife for you. A on mówi, chyba nie. And he says, I don't think so. Więc mówię, to nie jest dla ciebie żona. Then I answer, so she's not the wife for you. Jeśli się z nią ożenisz, if you are going to marry her, zadziałasz na zasadzie realizacji mrzonki. You are going to try to make your illusion true. I wasze małżeństwo runie. And your marriage will end up in ruin. Albo uschnie. Or it will wither. On się z nią nie ożenił. He didn't marry her. I bardzo dobrze. Good for him. And for her. Ponieważ czymś innym jest chcenie. Because desire is something else. Któremu towarzyszy wiara. That desire that comes with faith. Czasami bardzo malutka na początku. Sometimes the faith may be very small in the beginning. Trzeba ją pielęgnować. You have to cherish the faith. Ale zawsze chceniu towarzyszy wiara. But faith comes always with your desire. Natomiast mrzące, but if it comes to illusion, nieważne jak silnej, no matter how strong is the illusion, nigdy nie towarzyszy wiara. There is no faith connected to it whatsoever. Zawsze jest tam pełno różnych niepewności. There is always a lot of doubts. Mrzonka illusion współdziała z niepewnościami. Works with unbelief and doubt. Chcenie desire współdziała z wiarą. Works with faith. Choćby na początku maleńką. Even if the faith is tiny, little in the beginning. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Everything is possible for the one who believes. A dla niewierzącego nic nie jest możliwe. And who does not believe, nothing is possible for him. To zawsze ma dwa końce. You know, there are always two ends. Mrzonka illusion nigdy nie przynosi sukcesu. Will never bring success. Straszną rzeczą jest, thing it is, że mnóstwo chrześcijan that a lot of Christians nie chce pozbywać się mrzonek. They do not want to get rid of illusions. Wiecie dlaczego? You know why? Bo mrzonki because illusions pozornie they seem są przeciwbólowym lekiem dla nich. They seem like a painkiller for them. Jeśli ktoś jest silnie poraniony, if you are really deeply wounded, i przychodzi jakaś mrzonka, and an illusion comes, to jest taki balsam.
It seems like a balm. Tylko że to przestaje działać w pewnym momencie. Like a lotion, but it stops working in a certain moment. Dam wam przykład. I'll give you an example. Poraniony człowiek. A wounded person. Pojawia się w kościele. Appears in the church. Ale jest utalentowany. But it's gifted. Więc najczęściej. So most often what happens? Proponuje mu się różnoraką służbę. Different ministries are suggested and offered to this person. Bo on ma talenty różne. Because the person has different skills and talents. I ten człowiek. And this person. Bardzo chce być chciany. Wants to be wanted very much. Jeśli mu się daje służbę. If you give a ministry to such a person. To on w ogóle się nie zastanawia. This person does not think. Czy on chce, czy nie chce. Whether he or she desires or not. On to bierze. The person takes it. Bo to niweluje w nim ból. Because this makes the pain inside of him to disappear. Rozumiecie? Do you understand? Skutek jest taki. This is the result. Że ten człowiek. That the person. Nie jest skuteczny w królestwie. Is not effective in the kingdom. Służba zaczyna być dla niego ciężarem. The ministry starts being a burden. I jego życie zaczyna przysiadać. And the life of this person starts going down. Do nas do kościoła. To our church, swego czasu on one occasion, przyjechał człowiek, który był muzykiem. A man came. He was a musician. Grał w zespole Hillsong. He played in the Hillsong team. To był Polak. He was a Polish person. Był wiele lat za granicą. He spent a lot of time abroad. I on przyjechał. So he came. I przyszedł do mojej żony. He came to my wife. I mówi do niej tak. And this is what he says. Czy będę mógł grać w uwielbieniu? Can I play in the worship team? A moja żona mówi do niego tak. And my wife says to him. Jak wyjdziesz za burzę, może tak. When you will get out of your illusions, maybe yes. On mówi, ale ja jestem bardzo dobrym muzykiem. And then he explains, but I'm a very good musician. A moja żona do niego mówi tak. And my wife continues. Ale uwielbienie to nie jest muzyka. But worshiping is not about music. I on popatrzył. And then he looks at her. Nie wiedział, co ma powiedzieć. And he didn't know what to say. Ja z nim potem rozmawiałem. Then I had a conversation with him. Powiedziałem do niego tak. And I explained him. Grupa uwielbienia. The worship team. To nie jest grupa terapeutyczna. It's not a therapeutic team. Służbą się nie terapeutyzuje. Because ministry is not something that will help you, that will, ja znam jeden will kościół, provide rehabilitation for you. I know one church. Gdzie terapeutyzują służbą. When ministry works like a therapy. Masowo. In a large scale. Tam jest duża grupa uwielbienia. There is a huge worship team. Jak zapewne wiecie. As you know very well. Ludzie silnie zaburzeni. People who have strong disturbances or serious mental problems. Jak przychodzą do kościołów. When they come to churches. To chcą, żeby ich widziano. They want to be visible. They want to be noticed. Mówię o pewnej grupie ludzi. I'm talking about a certain. I grupa uwielbienia jest takim miejscem. And the worship team is such a place. Widzą. Everybody can see you. W tym kościele. In this church. Jest duży chór. There is a huge choir. I dużo mikrofonów. Lots of mics. Połowa z nich jest wyłączona. Half of them are turned off. Bo te osoby nie umieją śpiewać. Because those people can't sing at all. Ale daje im się mikrofon. But they get the mic. Bracia tam ich przyciszają. The mics are switched. A one tu się kręcą. And these people just pretend to sing. Tak się utrzymuje je w kościele. This is the way they maintain church. Rozumiecie? Ja już rozumiem. Now I understand. Jezusa. I understand Jesus. Który wziął ten bat. Who took this wimp. I zlał tych ludzi w synagodze. And he came with a wimp against the people in a church on one occasion. Bo tak trzeba postępować. Because this is the way you are supposed to act. Z takimi sytuacjami. With such situations. Tylko chcenie. Only desire. Jest drogą. Is the way. Do sukcesu. To your success. Mrzonka. Illusion. Jest drogą do porażki. Is the way to your failure. Ewangelia Marka. The Gospel of Mark. 10:51. A Jezus odezwawszy się rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? So Jesus answered and said to him, what do you want me to do for you? Tu jest zapisane królewskie pytanie Boga do człowieka. It's the royal question from God to man. Co chcesz? What do you want? Abym ci uczynił. Me to do for you. Bóg. God. Szuka. Is looking for. Określonych ludzkich pragnień. Specific
human desires. Bo wie, because he knows, że one są wynikiem prawdziwej wiary. That they are the result of true faith. Więc on szuka pragnień. So that's why God is looking for our desires. On mówi, co ty chcesz? He's asking, what do you want? Abym ci uczynił. Me to do for you. On nie mówi, he's not saying, coś ci uczynię. I'm going to do something. Mam plan dla twojego życia. I have a plan for your life. On mówi tak. This is what he says. Co chcesz? What do you want? Abym ci uczynił. Me to do for you. Panie, ja nie wiem, czego ja chcę. Lord, I don't know what I want. No to ci nic nie uczynię. Then I'm not going to do anything for you. Bo ja się nie nadaję, mówi Bóg. Because I can't, says the Lord. Do działania. To do. Poza twoim pragnieniem w twoim things. Życiu. Beyond your desires in your life. On tego nie zrobi nigdy. He won't be able to do it. Będziemy mieli tylko to, we will only have this, czego chcemy. What we want. Zrozumcie też, understand this, że dokładnie tak samo jest z diabłem. That this is exactly the same with the devil. Diabeł nie może ci nic zrobić, devil can't harm you in any possible way, jeśli tego nie chcesz. If you don't want it. Grzeszy się, bo się chce. You sin because you want to. Żaden narodzony z Bożego Ducha człowiek none person born of the Spirit of God nie może powiedzieć, cannot say, że on robi coś, czego nie chce. That he or she does something that he or she doesn't want to do. Bo żaden narodzony z Bożego Ducha człowiek because none person who is born of the Spirit of God nie może być opętany. Cannot be possessed by the devil. Można być zdemonizowanym. You can be oppressed by ale demons, nie opętany. But you can't be possessed by them. Opętany to jest ten, possessed is the one, w którego duchu mieszka demon. In whose spirit demon lives. A w naszych duchach nie mieszka demon. In our spirits there is no demon. W naszych duchach mieszka Święty Duch. In our spirits there is Holy Spirit of God. Dlatego my jesteśmy świadomymi ludźmi. That's why we are people who are aware. Dlatego jeśli coś robimy, of the fact that whatever we do something, to my wiemy, co robimy. We know what we do. Każdy z nas. Each and every one of us. Jak dajesz pieniądze, if you give your money, to wiesz, że dajesz. You know that you give. Jak nie dajesz pieniędzy, if you don't give your money, to wiesz, że nie dajesz. You know that you don't. To proste. It's so simple. Jeśli jesteś blisko kogoś, if you are close to someone, to jesteś blisko. You're close to someone. Jeśli daleko, if you're far away from someone, you're far away from robisz someone. To, czego chcesz. You do what you want to. Dokładnie to, czego chcesz. Exactly what you want to. Ktoś mówi, ja muszę być w tej relacji. You may say, I have to stay in this relationship. Ja mówię, ty chcesz być w tej relacji. And I answer, you want to stay in this relationship. Ty chcesz być w tej relacji. You want to stay in this relationship. Ludzie mówią, ja muszę być w tym kościele. People say, I have to stay in this church. Mimo, że on umiera. Although the church is dying. Ty chcesz być w tym kościele. You want to stay in this church. Rozumiecie? You understand? To tak działa. This is how it works. My mieliśmy w Warszawie już wielu ludzi. We had many people in Warsaw in our church. Którzy byli w służbach w innych kościołach. Who came from ministries from other churches. I przychodzili do nas. And they would come to our church. I myśleli, że będą służyć. And they thought that they would be able to minister. I pytali, byli liderami uwielbienia w różnych kościołach. They were leaders, worship leaders in different churches. I mówili, co mam robić. So they kept asking me questions, what are we supposed to do? A ja mówiłem, usiądź i odpocznij. And I kept telling them, sit down and relax. Uspokój się. Calm down. Ale co mam robić? What do I have to do? Ja mówię, nic. Nothing. Posiedź. Be still. Pozwól, allow, żeby na razie for some time, Duch Święty cię leczył. The Holy Spirit to heal you. Bo my tu prezentujemy zupełnie coś innego. Because what we do here is niż to, co przeżywałeś do tej pory. Than the things you've been going through so far. Co chcesz, abym ci uczynił? What do you want me to do for you? Bóg robi dla ciebie tylko to, czego chcesz. God does for you only the thing that you want him to. Tylko to, czego chcesz. Only what you want. Nie ma innej opcji. There is no other option. Bo tam, gdzie chcesz, because where you want, tam wierzysz. That's where you believe. A Bóg nie zrobi dla ciebie niczego, and God will do nothing for you, co nie wierzysz. If you don't believe in it. Bo jak ty nie wierzysz, because if you don't believe, to nie możesz ściągnąć jego działań. You won't be able to draw his actions. Sprawiedliwy mój, my righteous, mówi Bóg, this is what the Lord z wiary says, will live, żyć będzie. By faith. Co to znaczy z wiary? What does this mean by faith? Za pomocą wiary. It's with the help of faith.
Także wiara jest narzędziem. So that the faith becomes your tool. Wiara jest jak hak. The faith is like a hook. I nic się nie dzieje bez wiary. And nothing is happening without faith. A wiara jest związana z chceniem. And faith is connected to our desire. Musimy przepatrywać nasze dusze. We have to search our thoughts. I nazywać to, and we have to name, co powstało w nich w wyniku naszej wiary. That appeared there as a result of our faith. Przyglądaj się, przyjrzyj się sobie. Look at yourself. Zobacz, czego ty chcesz. Look at yourself and see what you really want to. Weź kartkę papieru. Take a piece of paper. Podziel ją na trzy części. Divide it into three sections. W pierwszej rubryce napisz duch. In the first section write spirit. W drugim dusza. In the second soul, dusza. W trzecim ciało. And in the third one flesh. I zobacz, jakie masz pragnienia. And see what are your desires. Duchowe. Spiritual. Psychiczne. Psychological. I fizyczne. And physical. Zobacz, czego ty chcesz. Let's have a look at what do you want. Kiedy będziesz zapisywał jakieś zdanie w rubryce, when you write down a sentence in a certain section, to będziesz widział, you will see, czy ty w to wierzysz, czy nie. Whether you believe in it or not. Bo jeśli w to nie wierzysz, because if you don't, to jest to mrzonka. It's an illusion. Skreśl to wtedy. Cross it out. I pisz następne zdanie. And write another sentence. I te zdanie, and the sentence, które odzwierciedli twoją wiarę, that will resemble your faith, jest jedyną prawdą w tej dziedzinie. Is the only truth in this area. To cię pozbawi iluzji. This will help you to get rid of the illusion. Jest pięknie chodzić bez iluzji. It's beautiful to walk without illusion. Trochę tak dziwnie. It's weird at first. Tak mało komfortowo. It's not really comfortable. Ale to jest najzdrowsze chodzenie. But that's the healthiest walk. Wiem, czego chcę. I know what I want. Jestem pewny, czego chcę. I'm sure about the things that I want. Ja dzisiaj wiem, czego chcę. I know what I want now. Ja się nie dam zmanipulować nikomu i niczemu. And I won't be manipulated by anyone. Bo ja wiem, czego chcę. Because I know what I want. I tam, gdzie ja czegoś chcę, and where I want something, tam uwalniam wiarę. I release my faith. I gdy uwalniam wiarę, and when I release my faith, to przychodzi moc. Power comes. Liczy się jakość. Quality counts. Jakość. Quality counts. Jest taka wyspa, Tasmania się nazywa. There is an island, and the name of the island is Tasmania. Koło Australii. It's next to Australia. Jest tam maleńka fabryka whisky. And there is a small whisky factory. Zaczęli ją produkować dopiero 15 lat temu. They started producing the whisky 15 years ago. Ale to jest bardzo dobry whisky. But the whisky is very good. Jedno z najlepszych na świecie. One of the best in the world. 15-letnia whisky, ta najstarsza. 15-year-old whisky, the oldest. Jedna butelka tej whisky. One bottle of the whisky. Kosztuje 20 tysięcy dolarów. Cost $20,000. Wiecie, co mówi szef tej wytwórni? You know what does the boss of this factory say? Ja nie robię rzeczy na dużą skalę. I don't do things on a large scale. Ale produkuje najwyższą jakość, jaka jest na świecie. But I produce the highest quality that there is in the world. Mamy bardzo czystą wodę. We have very clean water. Mamy wspaniały jęczmień. We have great grains. I o naszą whisky. And for our whisky. Zabijają się smakosze. Those who are whisky lovers, they are ready to kill. Szok. Shocking. On ma bardzo małą fabrykę. The factory is small. A bardzo dużo zarabia. But he makes really a lot of money. Postawił na jakość. Because he is after quality. A nie na ilość. Not after quantity. Nie ma wielkich biur księgowych. He doesn't have a huge accounting service. Bo nie prowadzi wielkich biznesów. Because his businesses aren't huge. On prowadzi mały biznes. His business is small. Przynoszący dużo pieniędzy. But extremely profitable. Chcenie. Desire. Jest jakościowe. Comes with quality. Wiara jest na chceniu. Faith is on your desire. Może po takiej analizie. Maybe after such analysis. Zostanie ci mało chceni. You will reduce the number of your desires. Może zobaczysz, że ty mało rzeczy chcesz w życiu. Maybe you will notice that there's very few things that you really desire in your life. Ale to będą te prawdziwe rzeczy. But these things will be those real ones. A reszta nie ma znaczenia. And nothing else matters. Po co ci miliony mrzonek? Why do you need millions of
illusions. Po co ci spinać się na nich? Why do you need to get tensed about them? Wystarczy jedno dobre chcenie. One good desire is enough. I przychodzi moc. And power comes. I jest realizacja. And things come true. I jesteś szczęśliwy. And you're happy. O to tu chodzi. This is what it is about. Każdy z nas chce być szczęśliwy. We all want to be happy. To nasze chcenia są bramami do naszych sukcesów. Our desires are the gates to our successes. Ewangelia Jana 7:37. The Gospel of John 7:37. Ewangelia Jana 7:37. The Gospel of John 7:37. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone thirsts, let him come to me and drink. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. If anyone thirsts, let him come to me and drink. Od Boga From God, bierze się za pomocą odważnej realizacji swoich pragnień. You take by being really bold in making true your desires. To jest jedyna droga. This is the only way. Jak czegoś nie pragniesz, If you don't desire something, to tak naprawdę nie podchodzisz do Boga. To tell you the truth, you can't come close to God. Jezus mówi, kto pragnie, niech przyjdzie. Jesus says, whoever thirsts, ten, kto pragnie, ten się napije. Whoever thirsts, jak czegoś się nie pragnie, if you're thirsty, if you don't desire, to jesteśmy w dystansie z Bogiem. Then we stay at distance with God. I mówimy tak. And we say this. O, wierzę o tą sprawę. Well, I believe about this. Zobaczymy, jak będzie. We'll see what's going Mrzonka. Happen. It's an illusion. Tak mówią ludzie mrzonki. This is what people of illusion say. Ludzie pragnienia, people of desire, oni prą do przodu, they push forward, bo tylko to mają. Because this is only the only thing they have. Oni nic nie mają więcej. They have nothing more. Oni tam prą. They just push forward. I co się dzieje? And what's happening? Zaczynają być nasyceni. They start being satisfied. Realizują swoją wiarę. They realize their faith. Ludzie pragnienia. People of desire. Odnoszą sukcesy. They succeed. Ludzie iluzji. People of illusion. Odnoszą porażki. They fail. I tworzą doktryny. And they create doctrines. Mówiące o tym, dlaczego mają porażkę. Explaining why they experience this failure. Jest masa takich doktryn w kościele. There is lots of doctrines like that in church. Tłumaczy się. Things are being explained. Pewnie Pan tak chciał. Maybe this is what the Lord wants. Nie czyni Pan nic. God, the Lord does not do anything. Jeśli nie objawi tego swoim sługom, prorokom. If he doesn't reveal it to his servants, prophets. First. Kto to jest dzisiaj prorok najbliższy? Who is a prophet now? Twój duch. Your spirit. Nie czyni Pan nic. The Lord does nothing. Jeżeli nie objawi tego jako pragnienie w twoim duchu. Unless he doesn't reveal this as a desire in your spirit. I koniec. That's it. Ja się przyglądałem na różne usługi prorocze. I've been watching different prophetic ministries. Potem przychodzili ludzie do mnie i mówią, ten mi to prorokował. And people would come to me and say, oh, somebody prophesied this over me. Ja mówię, a ty chcesz tego w ogóle? And then I would ask, no nie chcę. No, I don't really. Ale on mi mówił, że wyjadę na misję. But he was telling me about going to mission. Tak robią prorocy, przychodzą, o, Pan mówi Pan, tak mówi Pan, this is what widzę Cię na misji, o, ja mówię, chcesz jechać na misję? Asking, nie chcę jechać na misję! No, I don't want to go to a mission. Czego chcesz? What do you want? Chcę otworzyć zakład krawiecki! I want to start a tailoring. No nie, to otwórz zakład krawiecki i szyj! Start a tailoring business and start sewing. Ale prorok powiedział! But the prophet told me. Ja mówię, następnym razem mu złam noc! Well, next time break his w imieniu Jezusa. In the name of Jesus. Tak. Yeah. To mu ułatwi życie. This will make his life easier. Za każdym razem, jak spojrzy w lustro every time, whenever he looks into i zobaczy krzywy nos, and he will see his crooked nose, to sobie przypomni, he will remember, żeby nie opowiadał głupot z ciała. Not to talk foolish things out of his flesh. To tak jak Bóg się kazał obrzezać Żydom. Just like the Lord told the Jews to be circumcised. Ile razy szli siku dziennie? Whenever they went pee during the day. To sobie przypominali, że jest wielki Bóg. They were remembering great God. Rozumiesz? Nie kazał im sobie ucha obrzezać. Do you understand? Że ucha nie widzi. He didn't tell them to circumcise their ear. Rozumiesz? Because you can't see your ear. Bóg jest pomysłowy. God is really creative. Jak można komuś powiedzieć? How can you tell someone?
Coś, co nie jest zgodne z jego chceniem. Something that is not according to his or her desire. Ale z tego ludzie żyją. But some people make living out of that. Różne sposoby zarabiania pieniędzy. So there are different ways of making money. Jeżeli czegoś nie chcesz, if you don't want something, to tego nie dostaniesz. You won't get it. I koniec. That's it. Jeżeli tworzysz mrzonki, if you create illusions, czyli chcenia bez wiary, so desires without faith, to też nic się nie wydarzy. Nothing will happen either. Nic. Nothing. Musisz wierzyć, you have to believe, i nazywać twoje chcenia, and you have to name your desires, które są w tobie. That are inside of you. Dopasowywuj chcenie do wiary. Adjust your desire to your faith. Zobacz, jak to współgra. See how it works together. To jest jak puzzle. Because it's like to się dokładnie składa. It's like puzzles, they match. Tam nie ma, że coś nie pasuje. It's nothing that it can't match. Potem musisz odważnie then you have to be courageous wchodzić w realizację when entering, tych pragnień. When entering the realization of your desires, when they become true. I to jest cała sprawa. And that's it. Nie rób też czegoś takiego, don't try to do it this way, że nie nazywasz swoich chceń. That you don't name your desires. Tylko ogólnie wierzysz, you just believe in general, o jakiś zakres życia. About some area of your life. Nie. No. Nazwij chcenia. Name your desires. Chcę to. I want this. Albo to. Or that. Zacznij w ogóle się ćwiczyć w tym. Start exercising yourself. Jak ktoś cię zaprosi na obiad. If someone invites you to lunch. I mówi, co byś zjadł. And asks you, what would you like to eat. To nie mów, jest mi to obojętne. Don't say, it doesn't matter. Tylko powiedz, chciałbym zjeść taką rzecz. Let's say, I would like to eat this or that. Albo jak ktoś ciebie zapyta, jaki byś chciał dostać prezent. Or if someone asks you, what kind of gift would you like to receive. To nie mów, jest mi to obojętne. Don't say, it doesn't matter, I don't care. Powiedz, chciałbym, żebyś mi na przykład taką rzecz kupił. Say, well, I would like you to buy me this. Tego bym chciał. This is what I want. Naucz się tego. Learn this. Kiedy się relacjonujesz z kimś. When you enter a relationship. Naucz się mówić o tym, czego chcesz. Learn to say about the things that you want. Bo inaczej to będzie manipulacja. Because otherwise it's going to be a manipulation. Wiecie, jak ludzie sobą manipulują? You know how people manipulate one another? Jestem w szoku. I'm shocked. W kościele ludzie tak sobą manipulują, in the church people manipulate, że świat to wysiada. That the world is really behind the church in this area. Jak mną ludzie próbowali manipulować. How people tried to manipulate me in the church. Na przykład mówić mi, kim ja mam być w królestwie. For example, they were trying to tell me who am I supposed to be in the kingdom. Odsiedziałem 10 lat w więzieniach. I spent 10 years in prisons. I wielu ludzi and many people mówiło do mnie tak. Told me this. Mam słowo od Pana dla ciebie. I have the word from the Lord for widzę, you. Jak rozwinąłeś potężną służbę wśród więźniów. I can see you develop huge ministry among the prisoners. Ja mówię, ale ja nie chcę iść do więzienia. And I would say, I kept saying, I don't really. Ale przecież ty siedziałeś w więzieniu. But you've spent some time in prison. Ja mówię, a ty się nawróciłeś jako lekarz. And I tell the person, well, and you became born again as a doctor. To znaczy, że jesteś posłany do służby medycznej? Does this mean that you are sent to the medical ministry? Co za głupota! It's foolishness. Tak, nawróciłem się w więzieniu. Yes, I was born again in the prison. I co z tego? So what? Ale ja nie chcę iść do więzienia. But I do not want to go to the prisoners. Po prostu nie chcę. I just don't want to. Ale Pan cię posyła. But the Lord is sending you. Ja mówię, kłamie diable. And I say, you're lying, Satan. I tak się kończą moje przyjaźnie z różnymi prorokami. And this is the way how I finished many friendships. No bo mnie kłamie. Because they lied to me. No jak on mnie może powiedzieć coś, czego ja nie chcę? How can the prophet tell me something that I do not want? Jak Bóg mi dał wolną wolę. God gave me free will. Ja się w ogóle mogę położyć do góry kołami. I can lie down. I przeleżeć życie. And I can spend like that the rest of my life. I dopiero w niebie zostanę rozliczony z tego. And then in heaven I will have to. Rozumiecie, o co chodzi? I will have to be. Ale Bóg w ogóle uszanuje to. But God will respect my decision. Pójdę do nieba. I will go to heaven. No bo wie, cześć, Artur. And the Lord will greet me. Ja się ukłonię. And I'll bow down. I on mnie zapyta, Artur. And he's going to ask me, Artur. Czemu ty leżałeś do góry kołami? Why have you spent all your life lying down? Ja mówię, Panie, bo tak chciałem. And then I would explain, Lord, this was my free will, I wanted. I on nie będzie dalej ze mną rozmawiał. And he will, and this is where our conversation will end. On powie, nie ma problemu. And he will say, no problem. Czyli twój dom wygląda dzisiaj tak. So this is what your house looks like today. Mi go wyświetli na telewizji. And he'll going to show me my house. Taką chatkę pod parką kijem.
supported by the stick. I na tym samym teledimie zobaczę wtedy. And I will also see Archanioła Gabriela. The Archangel Gabriel. Z miotaczem ognia. With this weapon that blows fire. I on wyceluje na tą moją chatkę. And he will just aim at my shack. I załączy. And just yeah, he will shoot. I strawi ją ogień. And my shack will disappear in the fire. Tylko łóżko zostanie, na którym leżałem. And the only thing that will remain było żelazne. Will be the bed, because the bed was made of iron. And God is going to tell me, Artur. Dla ciebie jest miotła. This is the broom for you. I będziesz tam zamiatał. So you're going to sweep the floor. Żeby tam złoty pył leciał na ziemię. To the rest of eternity, so that the golden dust would fly to earth. Taką masz robotę. This is your task. Ale on mi tego nie wypomni. But God will never make me feel bad about my decision here on earth. Zrozum to. Understand this. Niech twój język let your tongue stanie się wykonawcą become the doer twoich pragnień. Of your desires. Mów to, czego pragniesz. Say what you desire. Mów to do Boga. Say to God. Mów to do ludzi. Say it to people. Naucz się tego. Learn this. Mów to w małżeństwie. Say this in your marriage. Małżeństwa to jest mistrzostwo świata. Marriage is a world championship. Oni się modlą o siebie. People in marriages they pray. Chrześcijańskie małżeństwa, oni się modlą. Christian marriages they pray for one another. Na początku, jak się powiorą, to się razem modlą. When they first become married, they pray together. Potem jakoś im się to rozjeżdża. And then somehow they start praying separately after a while. Potem się modlą o siebie. They pray for one another. Żeby się rozumieli dobrze. To understand each other better. Ja mówię ludziom. And then I explain to people. Ale Bóg nie kazał się wam modlić o siebie. God never told you to pray for one another. Tylko mieć dobre życie seksualne. God's desire for you was to have a successful sexual life. Kazał też wam rozmawiać. He told you to talk, to have conversations. Jedni drugich brzemiona nosić. And carry the burdens of one another. I będziecie lecieć jak przecinaki do przodu. And you're going to fly forward very quickly. Reszta się ułoży sama. And all the things will just become. Sex. Great. Sex. Rozmowa. Conversation. I uniżenie wzajemne. And being humble for one another. Żaden problem. Not a problem. I indywidualna relacja z Bogiem oczywiście. And of course, individual relationship with God. Jeżeli będziesz jasno określał if you are going to specify very clearly swoje pragnienia, your desires, to będzie uwalniana moc. The power will be released. Mów to, czego chcesz. Speak what you desire. I zaprzeczaj temu, czego nie chcesz. And do not say or come against the things that you don't want to. Rozbudź w sobie wulkan pragnień. Ignite in yourself the volcano of desire. Stań dziś przed Bogiem. Stand in front of God i powiedz, Panie Boże, and say, Lord God, decyduję się, I decide, aby być pełnym pragnień, to be full of desires, i wyrzucam dzisiaj z siebie, and I cast away, każdą mrzonkę, every illusion, przyjdź Duchu Święty, come Holy Spirit, wzbudzaj pragnienia, and stir up my desires, wyrzucaj mrzonki, cast out the illusions, proszę was o to. This is what I'm asking. Wiem, jak to działa. I know how it works like. Religia skomplikowała chrześcijaństwo. Religion made Christianity complicated. Ludzie się boją. People are afraid. A jeśli moje pragnienia what if my desires są z ciała? Are out of my flesh. Ja mówię, to mam na to pomysł. And then I say, I've got an idea for this. Pomyśl sobie o tym twoim pragnieniu. Think about your desire. A potem przez półtorej godziny and then for an hour and a half. Módl się w innych językach. Pray in tongues. Zobacz, co zostanie z twojego pragnienia. And let's see what will stay. What will be left out of your desire? Jeśli twoje pragnienie and if your desire wytrzyma ten ogień, will sustain the fire, to jest od Boga. It's of God. A jeśli nie wytrzyma, if it won't, to jest to z ciała. It's of flesh. Po drugie, second, jak pracujemy nad duszami swoimi, what is the way we work on our souls? To nie jest możliwe, it's not possible, żeby powstawały w nas when we work on our souls, it's fałszywe rzeczy. That false things would appear inside wiecie of us. Dlaczego? You know why? Bo powstaje umiłowanie prawdy. Because when you work on your soul, the love for truth comes there. Umiłowanie prawdy. The love for truth. Jeżeli ty if you
wychodzisz z zaburzeń, come out of your mental disturbances, to prawda staje się najważniejsza. Then the truth becomes the most important. I wtedy ta prawda and then the truth uwalnia prawdziwe pragnienia. Releases the true desires. Chcesz tego, you want this, czego sam Bóg. That God wants. I nie pytasz, jaka jest wola Twoja, Panie. And you don't ask anymore what is your will, O Lord. To jest tak jak ktoś ma jakieś nieszczęście ma i mówi, Panie, jaka jest Twoja wola w tym temacie. When there is a misfortune that comes along and then you ktoś nie ma pieniędzy. Oh God, what is your will? Ktoś nie ma pieniędzy, mówi, Panie, jaka jest Twoja wola? Someone is broke with no money and then you keep asking, Lord, what's your will? Zadzwoń do mnie, ja Ci powiem. Call me and I'm going to tell you. Ja znam wolę Pana w tej sprawie. I know the will of the Lord. Ona jest jasno określona. It's very clear. Bóg chce, żebyś miał szmaru. God wants you to have money. No nie uczy cię niczego przez to, że nie masz szmaru. Naprawdę, słowo Boże. God doesn't teach you anything. To nie Bóg, Bóg to nie jest schizofrenik. Because God is not a foolish guy. I manipulant. And he does not manipulate us. A on powiedział jasno. He specified it. He made it very clear. Chcę, żebyś miał życie w obfitości. I want you to live abundant life. Amen. Amen. Więc on nie uczy cię niczego. So by being poor and broke, you're not being taught. Chorujesz? You're sick? Pytasz, jaka jest wola Twoja, Panie? You're asking, what is your will, O Lord? Też do mnie zadzwoń. Call me. Ja Ci powiem, jaka jest wola. I'll tell you what's the will of God. No to taka prosta wola jest. It's very easy. Chcę, żebyś był zdrowy. God wants you to be healthy. Taka wola moja. That's the will of God. Jesteś nieszczęśliwy? You're unhappy? W ogóle często do mnie dzwoni. Call me very often. Pomogę Ci. I'll help you. Powiem Ci, jaka jest wola Państwa. And I'll tell you what's the will of God. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. God wants you to be happy. Ludzie do mnie przychodzą i mówią tak. People come to me and say, mam mieć męża czy żonę, czy nie? Am I supposed to get married or not? Ja mówię, masz dar celibatu? And I'll ask him, do you have the gift of... Nie, no nie mam. Celibatu. Do you have the gift of... Życie bez męża i żony. Do you have the gift of living without a spouse? Like, in a form of miracle? No, I don't. Ja mówię, to masz mieć męża albo żonę. Then you have to get married. To bardzo proste. That's so easy. Nie pytaj o wolę. Don't ask about the will of God. Ludzie pytają, a kiedy mam mieć męża czy żonę? Jaka jest wola Pańska? When am I supposed to get married? Ja mówię, wczoraj. Yesterday. Wczoraj masz mieć męża czy żonę. Wczoraj. Yesterday you're supposed to get married. Yesterday. Bo od dłuższego czasu chyba nie masz daru celibatu. Because you haven't had this gift for a long time. Miałeś wczoraj? Did you have the gift of living on your own yesterday? No. To wczoraj powinieneś mieć męża czy żonę. Yesterday you were supposed to get married. Mówię, także idź się ożeń. So go and get married. Jakbym nie miał żony? If I wasn't married. On zaraz miał żonę. I would get married right away. Ja bym nie chodził pół życia. I wouldn't walk half of my life. Nie zastanawiam się, skąd ja mam miał żonę. Where is the place that I'm supposed to get my wife? Ja bym się zakochał w ogóle. I would fall in love. Bo tak jestem romantyczny. Because I'm so romantic. Tak jest. Wola Boża jest jasno określona. The will of God is specified very clearly. I dopiero z tych jasnych określeń and from the clear specifications wychodzą indywidualne prowadzenia. Individual guidance comes out. Ale podstawy są jasno określone. But the foundation is very clear. Dlatego patrz na Twoje pragnienia, that's why have a look at your desires, które są jakby odzwierciedleniem woli Bożej. That resemble the will of God for you. Tej jasnej woli Bożej. The clear will of God. Proszę Cię o to. This is what I'm asking. Nie bój się tego. Do not be afraid of this. Wstańcie. Please stand up. Ojcze, dziękuję Tobie. Father, I thank you. Że Twój Święty Duch pokazuje nam prawdę. Shows us the truth. Która jest w naszym duchu. That is inside of us. Ojcze, my to wszystko wiemy. Father, we know it all. Ale ja Tobie dziękuję. But I thank you. Że Twoje Słowo that you will, ono uwydatnia shows us to, co jest w naszym duchu. Shows us what is my teraz widzimy. Now we can see. My teraz chcemy. Now we desire. Ojcze, my odrzucamy Father, we cast wszystko to, everything co jest nieprawdziwe, that is not true, co jest mrzonką. That is an illusion. My się otwieramy we open up ourselves na Twoje pragnienia. To your desires. Duchu Święty, Holy Spirit, Ty jesteś tym, you are the one, który daje chcenie i wykonanie. Yes, the willing and who provides the, niech Twoje chcenia przenikają ludzi dzisiaj. Come to us, niech to się zdradza w nich. Let it be born in us. Niech to się klaruje. Let it be clarified. Niech wiedzą, czego chcą. Let the people know what they want. I czego nie chcą. And what they don't want. Niech nie dają się manipulować. Don't let them be manipulated. Niech nie dają się wykręcać. Let them not allow to be twisted. Modlę się o to, Duchu Święty. This is what I pray, Holy Spirit. Niech odważnie decydują. Help them to decide boldly. O realizacji swoich pragnień. For their desires to become true.
Święty Duchu wiary, Holy Spirit of faith, który jesteś w naszym duchu, who is in our spirit, podnoś się teraz. Lift yourself up now. Dotykaj pragnień. Touch our desires. Niech odważnie ludzie, let the people to be courageous, realizują pragnienia. To make their desires come true. Modlę się o to, Ojcze. This is what I pray, Father. W imieniu Jezusa. In the name of Jesus. Dziękuję Ci, Ojcze. I thank you, Father, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. That you've always listened to me. Uwielbiam Cię. I worship you. Uwielbiam Cię. Pomyśl teraz o swoich pragnieniach. O tym, co w Tobie jest. About the things that are inside you. Zrób prostą rzecz. Przywołaj pragnienie. Call to your desire. Powiedz, Ojcze mój. And say, Father, będę zawsze o to wierzył. I will always believe for this. Zrealizuję to. And I will make this thing to come. Zrobię to. I will do it. Właśnie tą rzecz. This thing. Nie będę chodził w miejsca. I won't be going to places. Różnych iluzji. Of different illusions. Odcinam się od tego. I cut myself off. Ale zrealizuję moje pragnienia. But I'm going to make my desires come true. Jedno po drugim. One by one. Jedno po drugim. One by one. Będę szczęśliwy. I'll be happy. Oddam Ci chwałę. I'll give you glory. Moim sukcesem. With my success. Kiedy będą na mnie patrzeć. When people are going to look at me. Będą widzieć szczęście nieba. They will see the happiness of heaven. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. I worship you, Holy Spirit. Odrzucam w tej chwili. Now I cast away. Zamęt i chaos. All the chaos and confusion. Wiem, czego chcę. I know what I want. I wiem, czego nie chcę. And I know what I don't want. Wierzę teraz. Now I believe. O moje pragnienia. My desires. Uwielbiam Cię, Ojcze. I worship you, Father. Chwała Ci. Módl się do Niego, dziękuję za to. Pray and thank Him. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty. We worship you, Holy Spirit, and we thank you. Dziękuję. We thank you. Za realizację naszych pragnień. Our desires to be true. Twoja moc. That now your power. Wstępuje na te pragnienia. Comes in our desires. Dziękujemy Tobie, Duchu Święty. We thank you, Holy Spirit.